siema w sobotę. Tak jak wam mówiłem, w sobotę lejemy. Chciałem nagrywać film, jak będziemy lali tą pierwszą plantę. Nie włączyłem nagrywania. Słuchajcie, więc tak, jak zrobione. Laliśmy tutaj 16 tysięcy litrów. Ładnie sobie usiadło na 1,5 cm. Na koniec laliśmy w czwartek. W piątek sobie to odchodziło wszystko i dzisiaj z samego rana było wibrowane. Teraz tak, jak widzicie, nie robimy podlistwy, nie robimy po prowadnicy. Jeden chłopak leje, dwóch rozgarnia. Sprawdzamy sobie laserem i kawką. Poziom robimy z pół centymetra wyższy. Wiadomo, że jak listwa wibracyjna przyjdzie, to sobie usiądzie. Przewibrujemy ten beton i zacznie wiązać. Wchodzimy z zacieraczkami, dwie zacieraczki. Tak jak wam mówiłem, chcę zacząć sobie na gładko, żeby ładnie później papę wygrzać. Tu mamy położoną folię pod beton. Nie jest to, ja nie traktuję tej folii jako stricte izolacja przeciwwilgociowa. Zawsze troszeczkę to da, ale u mnie izolacją przeciwwilgociową będzie papa na huciaku, a ta folia jest tutaj traktowana jako takie odcięcie, żeby szybko woda z zaczynu nie odchodziła. Mamy czas wtedy na zacieranie, mamy czas na wibrowanie. Po to zakładamy tą folię. Folia zostanie później odcięta po zatarciu. Po tej folii śladu tutaj nie zostanie. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Beton mam B15. Nie daje żadnego zbrojenia. Jest zagęszczone. Coś odnośnie tego zbrojenia. Dawać, nie dawać. Słuchajcie, dają, nie dają. Dacie, dobrze. Na pewno będzie to mocniejsze. Do czego wam mogę porównać? Słuchajcie, posadzki przemysłowe, chłopaki leją i to potężne metry i spójrzcie, czy daje się zbrojenie na chudziaka. Będziecie mieli odpowiedź, dlaczego ja nie daję. To nie będzie obciążone w taki sposób, że tu będą jeździć samochody, a właśnie w halach produkcyjnych, gdzie są lane posadzki przemysłowe. Sami sobie zobaczcie, czy dają zbrojenie. Będziecie mieli właśnie odpowiedź na to, czy warto, czy trzeba, czy nie trzeba. Jeśli ktoś daje, dobrze, będziecie mieli pewność, że macie zbrojenie. Ja nie daję, bo wiem, że nie potrzebuję tego zbrojenia, nie jest ono mi tutaj wcale potrzebne. I co? Dzisiaj to zatrzemy po południu. W poniedziałek bierzemy się za wygrzewanie papy i jedziemy już z murowaniem. Dobra, kończę. Trzeba zacząć smażyć grilla i brać się za robotę. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.